bo wszystko w języku polskim, co jest złe, jest w rodzaju męskiego. Faszyzm, hitleryzm, stalinizm, a wszystko co dobre? W rodzaju żeńskiego. Wolność, demokracja, solidarność. Tak, tak. Ale proszę bardzo, dobra, idziemy dalej. Zostawiamy głowę w spokoju. Proszę bardzo, zejdźmy niżej. Panowie, pierś, sorry, namacalny dowód kobiecości. I jeśli kobieta ma piersi, a każda ma, tylko niektóre nie noszą, to już nie jest ta pierś, rodzaj żeński, nie. To jest ten biust, rodzaj męski. A mężczyzna, jeśli ma piersi, to nie jest ten biust, rodzaj męski, nie. To jest ta klata. Czyli wszystko na odwrót, rodzaj żeński. Ja, żeby się poczuć facetem u lekarza, co ja mam powiedzieć? Dzień dobry, panie doktorze, proszę raz. No, pan mi bada mój cyc. Cyceron podwójny? Uwaga, schodzimy niżej. Proszę Państwa, pośladek. Ten pośladek. Rodzaj męski. I oczywiście pośladki są oddzielnie, są rodzaju męskiego. Ale razem dupa. Rodzaj żeński. Nie używam tu słów wulgarnych. Zauważcie, to jest nazwa własna. Zduplikowany pośladek. To jest właśnie to. Teraz uwaga. Przechodzimy na drugą stronę pośladków. Proszę bardzo. Na swojego patrz!